Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Chuchu Charlie. Ostatnio zakończyliśmy tutaj przed naszymi dokami, więc sobie kontynuujemy właśnie od tego miejsca. Nadal myślę, że zaraz nam Charlie zabije gwiazd. No ale cóż. Postaramy się jakoś przed nim obronić, no. Nie wiem, czy on może tak za nami łazić, czy nie może za nami łazić. Nie wiem, czy on tylko na torach się tam spawnuje, czy nie. Nie mam pojęcia, kolejna farba. Teraz chyba była czarna albo szara. Zobaczmy w ogóle, czy możemy wyjść do wody. Jestem bardzo ciekaw z tego powodu. Nie możemy. Ale tu jest złom. Pierwszy most, pod którym znaleźliśmy złom. Coś tu jest? Nic. Więcej złomu. Coś tu jest? Nope. Nie ma. Jest czytanie. Jest mapa. Czy tak wygląda nasza mapa? Taki dzyndzel. Tak wygląda nasza mapa. To jest śmieszne. Tu jeszcze powinna być wyspa, ale jej nie ma. Tu jeszcze powinna być wyspa, ale tej wyspy nie ma. No i twórcy chyba troszeczkę za dużo po lewej stronie zrobili. Mapa się dziwnie przecina, wiecie? Ona jest troszeczkę źle zrobiona. A to jest w ogóle podgląd na żywo, z tego co widzę. Jestem ciekaw, czy ona uwzględnia Charlesa. Ale chyba nie. O, tu coś było? Czy ja coś ominąłem? Nie, to jest chatka. Niestety nasza mapa nie uwzględnia Charlesa. Jeżeli uwzględnia, to go nie widzę. Tu coś jeszcze jest. Tu też się przejdziemy. Dobra, to tak, nie ma tych wysp. Nie wiem, czy on tu przyjdzie, czy nie przyjdzie. Zobaczymy tylko, czy nam HP spada. On jest gdzieś tam. Nie widzę Charlesa, dobra. Nie mówcie, że on tu przyleci. O kurde. Modliłem się, by ktoś z pierwszej grupy ewakuacyjnej przysłał po nas kolejny transport, ale pewnie myślą, że George dalej zabiera ludzi swoją łodzią zaopatrzeniową. Jedząc sobie na kontynencie jak pączki w maśle i mają w nosie, czy reszcie udało się uciec. Tak, wiem. Nikt raczej nie spodziewał się, że Charles zatopi łódź, ale jednak. Pomyśleć, że mogłem już dawno opuścić to miejsce, aż mnie mdli. Czyli Charles jednak chodzi po lądzie. Nie potrzebuje torów, Menda. Wielki nieba. A więc pozostałym udało się sprowadzić pomoc. Santiago. Bardzo się cieszę z twojego przybycia, ale nie mogę zostać tu dłużej. Ta wyspa jest nie na moje nerwy. Zniosłem tu mój cały dobytek, by opuścić wyspę, jak tylko przybędzie łódź. Choć gdy teraz o tym myślę, to mogłem zostawić w domu mój dziennik. Możesz mi go przynieść? To bez wątpienia niebezpieczna podróż, ale z tą lokomotywą może ci się udać. Oddam ci cały mój złom, tylko błagam. Następnym razem zjaw się z moim dziennikiem. Dobra, ziomo, no. Gdzie ty to masz? O, ty w dupę. Trochę daleko, stary. Złomikson, czyli Charles nie znalazł naszej lokomotywy chyba. Chyba, że się Menda czai. Tak też może być, że się tam czai na nas. Jak tylko wyjdziemy, to dostajemy w papę.
Dobra, tu już więcej złomu nie widzę. Tu byliśmy. No dobra, wracamy. Wracamy na spotkanie z Charlesem. On dopóki nie zostanie po ryju, to chyba się nie odczepi, no. Szkoda, bo cały czas ten złom marnujemy i marnujemy. Wolałbym go raczej wykorzystać w inny sposób. Dobra, ale tak. Ja bym jednak... Chociaż nie, to nie jest daleko. Misja z bronią. Ja bym poleciał tu. Bo tu chyba dalej nie ma żadnych zabudowań, prawda? Nie, tu jest stacja i potem... Skrzynia. Tu jest skrzynia. Weźmiemy sobie tą skrzynię. Lecimy dalej. Ciuch, ciuch, skurwysyny. Ciuch, ciuch. A to się boję, że nas na nas wyleci. Dziad jeden. To jest dziad, straszny dziad. Tu cholera bardzo kręci. Lampy. Panie. Uj. Chyba słychać go. Naprawdę. No boję się tego gamonia. Nie no. Czemu ja się boję jeżdżącej czy chodzącej lokomotywy? To mnie interesuje. Czemu ja się go boję? Kurwa, przerażający. Dobra, zebrane. Zauważył nas. Ale się gnoju. Mamy na ciebie sposób. Mocno się to przepara. Arsie! Opuścił. Daleko wyleciliśmy? Bardzo daleko. Gnój sobie odpuścił. Czy my coś ominęliśmy? No, trochę ominęliśmy. Ten złom widać. Złom widać na mapie. Ja go tu jeszcze widziałem. Tak, jest go sporo. Jest w ogóle chatka. Ej, no to my się przejdziemy tam. To my się tu przejdziemy, czyli tak, ogień na Charlesa działa i to dobrze działa, tylko ile się go umie używać, z tego co widzę. Charlesik dostał po nosie. Tu już złomu nie widać. Ale fajnie, że ten ogólnie złom właśnie jest widoczny.
Dobra, zrobimy sobie takie kółko. Skręcamy w prawo. Poszukiwaniu dalszej ilości złomu. Troszeczkę tego miotacza nie doceniłem. Troszeczkę tego miotacza nie doceniłem, a ewidentnie nam uratował teraz z dupę. Dobra, tu już więcej nie ma złomu. A jak już coś, to gdzieś tutaj będzie. I przynajmniej już wiemy, że czar schodzi po ziemi. W sumie to już było wiadomo od wcześniej, ale... Ale teraz jesteśmy już pewni. To już nie możemy dalej przejść. Dobra, jest kolejna skrzynia, którą sobie otworzymy. Hop. I hop. Fajnie, że ten lockpick nie jest taki... Nie jest trudny. Jeżeli naprawdę się ma przynajmniej jakieś minimalne pojęcie, naprawdę bez problemu da się go używać. Nie sprawia trudności, nie jest irytujący. A to jest dużo. Tu jest jakiś złom. No nie ma. Co ciekawe, chyba na tej naszej drodze też nie ma. No nie ma. Dobra, wracamy do lokomotywy. I teraz tak, lecimy sobie po nową broń. Nowa broń jest tu. I ile my mamy tego złomu? 20 sztuk kolejne. Tu nie ma czegoś takiego jak w perkach siła hamowania na przykład. To też byłoby spoko. Dzień dobry. Paul prosił mnie o stworzenie nowej broni, która pomoże ci poskromić Charlesa. Wykorzystując doświadczenie z materiałami wybuchowymi, wybudowałem tym wyrzutnię rakiet. Od dawna czekam na upadek Imperium Warrena, więc zaprojektowanie tego cacka była nie lada okazją. Skoro już tu jesteś, to biorę się za usuwanie systemów bezpieczeństwa. W międzyczasie możesz przynieść skrzynkę z rakietami z bunkra. Stoi kawałek dalej przy torach. Dobra. Kolejna mapa. I kolejne czytanie. Ciągle głowię się, czy Warren ściągnął nasze rodziny do tej dziury, żebyśmy nie chcieli jej opuszczać, czy po prostu nie chciałby wieści o jego praktykach biznesowych docierały na kontynent. Tak czy siak, ten człowiek powinien zawisnąć. Paul poprosił mnie o zaprojektowanie nowej broni dla łowcy potworów, którego ma przysłać Eugene. No, a ja, to wytrawny ekspert od ładunków, stworzyłem najpotężniejszą wyrzutnię rakiet, jaką się dało. Nie masz szans, Warren. Dobra. Coś ty mówiłeś o tych rakietach, tak? O bunkrze. No nie tak nieopodal, przyjacielu. Nie tak nieopodal. Dobra, ale zanim tam pójdziemy, to ja sobie jeszcze po pierwsze tu szukam dookoła. Właśnie. Jest jakiś nagrobek. Czy tu coś znajdziemy? Tu jest jeszcze jeden złom. A, bo to jest droga do bunkra, okej. Tu jest jeszcze jeden złom. I tu jest jeden złom. Czyli coś misnąłem. To pytanie, gdzie? Tu jest jeden złom.
I tu jest ten złom. No właśnie. Mówię, bardzo, bardzo przyjemne jest to, że widać ten złom na mapie. No tutaj nic nie widać. Dobra, to sobie znaczymy tak. Jest złom X. I tutaj też jest złom X. Tam też jest złom, ale nie wiem, czy tutaj na latarnię przypadkiem nie będziemy mieli questa właśnie. Widzę, że ten złom jest rozmieszczony właśnie w takich miejscach, gdzie... Gdzie i tak musimy iść mniej więcej. Co też jest fajne. Cześć przyjacielu. Mam pewną teorię i muszę ją szybko zapisać, zanim Warren się zorientuje, że jestem na tropie jego nikczemnej intrygi. Podejrzewam, że pan Warren Wataszka III próbuje doprowadzić do wyklucia całej armii tych ośmionogich potworów. Bóg jeden wie po co. Podczas usuwania ziemi z zawalonej kopalni znaleziono całe gniazdo tych jaj. Łący są twarde jak diamenty, po prostu niezniszczalne. Górnicy całymi miesiącami wysysali z nich energię dzięki pryzmatowi ze świątyni, ale zanim zdążyli pozbyć się ostatnich trzech, zainterweniował stary Warren. Pewnie zdał sobie sprawę z potęgi z tych stworzeń i zamiast nas przed nimi chronić, zamierzył sobie, że wykorzysta je do przejęcia władzy nad światem. Mam na ciebie oko, Warren. Greg, geniusz nad geniuszami. Eugene na pewno ci o mnie opowiadał, więc nie muszę się przedstawiać. Greg. Tak przy okazji, jestem Greg. Może już wiesz, ale Warren, szef kopalni, trzyma pod kluczem trzy jaja potworów. Nie jesteśmy pewni, czemu chce chronić te jaja. Z pewnością wyklułyby się z nich monstra równie straszne co Charles. By temu zapobiec, musisz je wykraść i zwabić nimi Charlesa, byśmy mogli go zniszczyć. Jedno z jaj znajduje się w północnej kopalni. Oto klucz do jej wejścia. Okej, mamy kolejny klucz. Oczywiście musiałem się połamać, nic nowego. Ojejej! Ojejej, z daleko. Dobra, tu już widzę, że złomu chyba nie ma. Idziemy w stronę kopalni. Czy kopalni, latarni kopalni. Idziemy nad ziemię, nie pod ziemię. Przy okazji pozbieramy sobie złom, który tutaj leży. A, wyczułem. Wyczułem pismo nosem. Jest złom i tutaj. Dobra. Teraz mam już czystą trasę do latarni morskiej. Nic nie ma. Chyba nie. Nadal jest mi, kurczę, naprawdę, to jest logiczne, no bo na tym graby, czy gdyby to dodali, to graby była zbyt łatwa, ale brakuje mi broni w ręku. Naprawdę. Bo tak jakby Charles na przykład teraz tutaj przyszedł, no to jesteśmy bezbronni. Totalnie bezbronni. Dobra, trochę tego złomu pozbieraliśmy, spoko. Tam zejść już nie możemy. Fajnie, że twórcy pomyśleli i po prostu zablokowali możliwość zeskakiwania. Bardzo mi się to podoba w tej grze. Może ogranicza to swobodę w jakikolwiek sposób, ale myślę, że to byłoby tutaj potrzebne.
Dla mnie wcale imersji gry nie psuje. Tu jest jakaś postać. Nie ma zioma. A bo tutaj była nieznana postać nieobowiązkowa, to przepraszam. Layel, Claire. Nie znamy się, ale słyszałam, że masz nam przyjść z pomocą. Mam do ciebie prośbę. Trzeba wymienić bezpieczniki z boku latarni. Charles niedawno mnie pokiereszował, więc sama sobie nie poradzę. Bezpieczniki znajdziesz w pobliskim składziku. Jeśli je przyniesiesz i przywrócisz zasilanie, nadam sygnał SOS do statków mijających wyspę. Kiedy skończysz, dam ci trochę złomu. Pokoj ziomo, znaczy ziomuwo. Tutaj są bezpieczniki, jaki? Rozumiem, że chatka jest tu. No właśnie. Nie zostawiłem nigdzie złomu? Nie wydaje mi się. Tu jest jeszcze złom. To sobie też przejdziemy tutaj na tą plażę. Tu złomu już więcej nie widzę. Pamiętać o tym i będzie git. Pamiętać o tym i będzie git. Dobra, są bezpieczniki. Jest złom. Jest gitara. Wymieńmy te bezpieczniki i będzie fajnie. Dobra, to złomu raczej nie ominąłem żadnego. Pyk, 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 pyk. Uuu. Minigierka. Mam nadzieję tylko, że Charles tu nie przyjdzie. Nie ma żadnej czytanki. Jest czytaneczka. Warta nad oceanem. Dzień 68. Proszę dostarczyć kopię Paulowi. Wyszłam na zewnątrz przeprowadzić rutynową kontrolę latarni. Kiedy minęłam róg budynku, dostrzegłam tę bestię, Charlesa. Natychmiast mnie zauważył i ruszył w górę wzgórza, prosto na mnie. To za ohydne monstrum. Nie potrafię zrozumieć, czemu Warren chce nas zatrzymać nad Arenarum, zamiast pomóc nam w ucieczce. Pewnie po prostu oszalał i myśli, że sam poradzi sobie z tą sytuacją. Tak czy inaczej, Charles potrącił mnie i stratował mi nogę. Nie dam rady pojawić się na najbliższym spotkaniu, dlatego prosiłem Grega o kopię twoich notatek, jeśli nie masz nic przeciwko. Claire. Jeśli naprawimy latarnię, wzrosną szanse, że ktoś nas dostrzeże. Oto złom, który ci obiecałam. Dzięki. Ile tego już mamy? 79 sztuk. Milusio, milusio, nie powiem. Ja non-stop mam wrażenie, że zaraz cholera nam się bestyjka pokaże. Ten skubaniec jest naprawdę szybki. Dobra. 28 sztuk. Siła rażenia maksymalnie ulepszona. Dobra, teraz pancerz będziemy mieć też na maksymalnym poziomie. To też jest bardzo miłe. Dobra. I kierujemy się teraz w stronę bunkra. Kierujemy się w stronę bunkra. Zajęcie teraz usłyszę tylko ciu, 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 ciu.
miałem złomu szukać tutaj, to ja życzę sobie powodzenia. Ładunki wybuchowe. To miało być rakiety, a nie... Nie jakieś TNT. Czy w Minecrafcie jesteśmy? No okej, okay, czyli... Aha, dobra. To nie to mieliśmy zbierać, ale to po co nam to? Dynamit z zapalnikiem czasowym. Nienaruszona wiązka dynamitu z zapalnikiem czasowym. Może okazać się przydatna gdzieś w pobliżu. Ej, naprawdę. Au! Tu coś jest. Zgubiliśmy jeden. Ale więcej nie widzę. Tu jest jeszcze jeden. Dobra, jednak jest więcej. Błagam, tylko nie mówcie, że będziemy się skradać. Aha. Czyli jeszcze jednego dynamitu potrzebujemy? Nie. Ty kolejenie, minus 2 sztuki złomu. Naprawdę? No gro. A skąd ja miałem wiedzieć? Automatycznie zapisuje twoje postępy. Możesz w każdej chwili zrobić sobie przerwę i rozpocząć od tego samego momentu później. No ale 2 sztuki złomu stracić w taki głupi sposób. No matko. To te 2 sztuki, które znajdziemy za chwilę, to właśnie będą rekompensatą za to wszystko. No ale 2 sztuki. Oj, no trudno. Pierwsza śmierć. Wiemy przynajmniej, że umieranie w tej grze nie jest aż tak straszne, jakby mogło być. Złom był jeszcze tu. Ja nie wiem, gra nas mogła ostrzec przed tym. Nie wiem, uważaj na wybuchy. Używając trotylu, bądź TNT, bądź dziwnych wózków. Pamiętaj o tym, że może ci się stać krzywda. Tak dostałem? No ja sobie ze mnie robicie. W ogóle chyba moja krew jest jeszcze. Zdobyty ważny przedmiot. Wróć do Johna Smitha, by ukończyć misję. Rzutnia rakiet. Testy amunicji. Wersja pierwsza. Porażka. Wersja druga. Porażka. Wersja trzecia. 13-sekundowy lot. Wersja czwarta. Sukces. Dobra, nic tu więcej nie ma. Nic tu więcej nie ma. Wracamy do Johna. Ewidentnie tu dostałem. I to moja krew. To moja krew. Krew z krwi. Kość z kości. Panie Johnie. Jon Snow. You know nothing, Jon Snow. Czy ja tu zostawiłem złom? Brrr, niemożliwe. Wyrzutnia jest w pełni sprawna, więc resztę zostawiam tobie. Tylko obchodź się z nią dobrze, co? Kiedy zrobisz już swoje, chciałbym odwiedzić z nią parę osób, jeśli wiesz, co mam na myśli. No nie wiem, czy dostanę się z powrotem. Grzmot. Wykolejenie. Siła rażenia 2. Zasięg większy. Powolnienie 3. Kostrzelność 1, tu 3. Powolnienie maksymalne i szybkostrzelność, dobra. Przeżyłeś. Myślałem, że ta chata się rozpadła. Tak to wygląda.
No fajne. Fajne, fajne, fajne. Czyli leci do czasu, aż nie trafi. Jakoś dziwnie leci. Nie no, fajne. Podoba mi się. Na pewno skorzystamy. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gra do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Chuchu Charlie. Mamy zero złomu. Źle zrobiłem. No cóż, no ale trudno. Trzymajcie się. Hej, hej!